a przed nami zadanie o malowaniu werandy. Pracując razem, Agata i Ignacy pomalowali werandę w 8 godzin. 2 lata temu werandę malowała Agata, a w roku ubiegłym Ignacy, któremu zajęło to 2 razy więcej czasu niż Agacie. No, autor zadania nie precyzuje, jaka była przyczyna tej różnicy. Może Ignacy jest mniejszy, może malował dokładniej, a może miał gorszy pędzel. No, nie ma to znaczenia dla rozwiązania tego zadania. I pytają nas, ile czasu malowanie zajęło Agacie, a ile Ignacy. No więc może przyjmijmy tutaj pewne oznaczenia, czyli może A to jest czas malowania. Werandy przez Agatę. I powiedzmy, że to jest w godzinach. Jednostkę czasu musimy jakąś przyjąć. Niech to będzie godzina w godzinach. Podobnie niech I to będzie czas malowania werandy przez Ignacego i też w godzinach. Dobrze. No i teraz musimy się zastanowić, jaki jest, no jeszcze co wiemy? Wiemy jeszcze, że może jeszcze czas malowania razem to jest 8 godzin. I co jeszcze wiemy? Wiemy, że Ignacy czas, że I jest równe 2 razy A. 2A. To wiemy. No, żeby rozwiązać to zadanie, to musimy coś założyć, prawda? To nie jest tutaj powiedziane jawnie, ale musimy założyć, że zarówno Agata, jak i Ignacy w tym roku malowali w tym samym tempie, jak w latach ubiegłych. Czyli tempo malowania. No, musimy przyjąć, że tempo malowania było takie samo. I teraz zastanówmy się, jak powiązać tempo malowania z tymi czasami. Czyli może, co to jest tempo, czy też prędkość malowania. Agata. No pomyślmy. No, tempo malowania to na przykład by było, ile metrów kwadratowych werandy malują na godzinę. No, więc to, czyli jednostką powierzchni byłoby, powiedzmy, metr kwadratowy. Ale w tym zadaniu naturalną jednostką powierzchni jest powierzchnia werandy. Czyli naszą jednostką prędkości malowania, jednostka prędkości malowania to by była weranda na godzinę. No dobrze, i jaki jest związek teraz między tym tempem, czy też prędkością malowania, a tym czasem? No powiedzmy, że Agacie zajęło malowanie, powiedzmy, A jest równe 2, prawda? Czyli czas malowania werandy był 2. No to jaka jest prędkość malowania? Czyli przez godzinę pomalowała pół werandy, prawda? Czyli gdyby A było 2, to ta prędkość byłaby 1/2 werandy na godzinę. No jeżeli A by było 10, no to przez godzinę pomalowałaby 1/10, czyli 1/10 by była prędkość. No, czyli jeżeli A jest czasem malowania werandy, to prędkość jest odwrotnością A, czyli 1 przez A werandy na godzinę malowała Agata. Podobnie tempo, czy też prędkość malowania Ignacego no to będzie 1 przez I, no i w tych samych jednostkach werandy na godzinę.
No dobrze, i teraz wiemy jeszcze, że razem malowali przez 8 godzin, czyli innymi słowy prędkość malowania razem no to jest 1/8 werandy na godzinę. No i oczywiście zakładamy tutaj w tym zadaniu, że jeżeli malowali razem, to nie przeszkadzali sobie, tylko raczej ich prędkości się sumowały. No, czyli równanie, które tutaj możemy napisać, to jest takie: prędkość malowania Agaty dodać prędkość malowania Ignacego to jest łączna prędkość, czyli 1/8. No i jeszcze przepiszmy to, prawda? I wiemy jeszcze, my związek znamy między i, że i jest równe 2a. No, czyli mamy tutaj układ dwóch równań z dwiema niewiadomymi. No więc naturalne tutaj jest użycie drugiego równania i wyrażenie i przez 2a. Czyli i tak to zrobimy. Wtedy pierwsze równanie to jest tak, 1 przez a, plus, no i jest 2a, czyli 1 przez 2a równa się 1/8. To co? No może sobie pomnóżmy po prostu przez 8a, prawda? Żeby się pozbyć tych ułamków, pomnóżmy sobie obie strony równania przez 8a. Wtedy zostanie nam po lewej stronie 8a przez a plus 8a przez 2a równa się 8a przez 8, czyli tak, tutaj zostanie nam 8 plus a się skraca, 8 przez 2 to jest 4, równa się a, czyli a równa się 12. Czyli Agata sama malowała werandę przez 12 godzin. A Ignacy malował dwa razy dłużej, czyli i równa się 24 godzin. A więc pewnie malował przez 2 dni, bo nie przypuszczamy, aby non-stop malował przez 24 godziny. Przez 2 albo nawet 3 dni może malował. Dobrze. W ten sposób mamy odpowiedź. Agata sama malowała werandę przez 12 godzin, a Ignacy przez 24 godziny.